Cześć, witam Was w moim kolejnym filmiku. Ostatnio na Facebooku wspominałam Wam o tym, że wybieram się na Pchli Targ przy hali targowej w Krakowie, żeby kupić kilka książek. Ktoś oczywiście zwrócił uwagę na to słowo kilka i zapytał, dlaczego nie kilkanaście lub kilkadziesiąt, jak to zwykle w moim przypadku bywa. Na co ja odpowiedziałam, że postanowiłam się ograniczać. Jak za chwilę zobaczycie, to ograniczanie nie do końca mi wyszło, ponieważ udało mi się kupić 31 książek. Tym razem udało mi się kupić, myślę, sporą ilość książek dla dzieci i młodzieży. Pierwsza z nich to o dwóch takich, co ukradli księżyc Kornela Makuszyńskiego. Bardzo miło wspominam film, dlatego zdecydowałam się na książkę. Nieśmiertelny Kubuś Puchatek. Taka książeczka Bractwo zaginionej Biedronki. Książka Mariana Brandysa Śladami Stasia i Nel oraz Z panem biegankiem w Abisynii. Zdobywcy bieguna północnego. Juliusza Verne w 80 dni dookoła świata. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć ekranizacji, w której główną rolę gra Pierce Brosnan, to serdecznie do tego zachęcam, bo jest to moja ulubiona ekranizacja. Lucjana Wolanowskiego, Buntownicy mórz południowych. Maria Jaworczakowa, Przyjaciel na zawsze. Wiem, że ostatnio, kiedy w jednym z moich filmików powiedziałam, że Henryk Sienkiewicz jest autorem trzech noweli typu western, wiele osób się zdziwiło. Dzisiaj chciałabym zaskoczyć Was po raz kolejny, mianowicie mam tutaj książkę Henryka Sienkiewicza Baśnie i legendy. Malutka książeczka Baśnie z krainy Tysiąca Jezior, Brzechwa dzieciom oraz książka, która wygląda na całkiem nową, czyli Andrzeja Niekrasowa Przygody kapitana Załganowa. Książka jest bardzo ładna, ilustrowana, wydana na takim grubym papierze. Udało mi się również kupić trzy westerny. Wiesława Wernica Słońce Arizony, Owena Wistera Wirgińczyka, a także Karola Maja Święty Dnia Ostatniego. Teraz przechodzimy do klasyki. Każdą z tych pozycji udało mi się kupić za 2 złote. Są to naprawdę bardzo ładne wydania. Takie wydania mi się marzyły, na pewno staną na honorowym miejscu w mojej domowej biblioteczce. I są to kolejno Zygmunta Krasińskiego Nieboska Komedia oraz Irydion, Stefana Żeromskiego Popioły, Moliera Świętoszek Skąpiec i Mieszczanin Szlachcicem, Tragedię Sofoklesa, czyli Król Edyp, Antygona i Elektra, Krzyżacy Henryka Sienkiewicza oraz Faraon Bolesława Prusa. Kolejne książki, które zaliczyłam do klasyki, nie są może aż tak reprezentacyjne jak te poprzednie, ale z całą pewnością zasługują na naszą uwagę. Wielki Gatsby, Białe noce Dostojewskiego, Henryka Sienkiewicza Bez dogmatu, Tadeusza Dołęgi Mostowicza Kariera Nikodema Dyzmy. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale wydaje mi się, że w mojej domowej biblioteczce mam już tą książkę i chyba ją zdublowałam, ale nie jestem stuprocentowo pewna. Lalka Bolesława Prusa w 2 tomach. Mam co prawda w mojej domowej biblioteczce lalkę, jednak jest to bardzo sfatygowane wydanie, dlatego zdecydowałam się kupić troszeczkę lepsze. Dwie ostatnie książki, które udało mi się kupić, to Potrójne życie Juliusza Verna, a także W pogoni za rozumem, czyli drugą część dziennika Bridget Jones. Wiem, że trochę tych książek kupiłam, ale ponownie Was uspokajam. Naprawdę te książki znajdą swoje miejsce. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmików, do zostania ze mną na dłużej. Mam nadzieję, że czymś Was zainteresowałam i do zobaczenia już wkrótce.